Witajcie kochani, kanał prowadzi mnie Jezus Robert z Kassa. Po dłuższej przerwie wakacyjnej, rozpoczęcie roku szkolnego, dużo pracy, dużo zajęć, dlatego nas nie było dłuższy czas na nowych filmów, ale będziemy systematycznie, chociaż raz w tygodniu jakieś nowe świadectwo, czy nowe ciekawe treści starali się wam publikować. A dzisiaj dla was specjalnie tutaj Bóg tak ustawił, że posłuchamy świadectwa osoby, która pragnie zostać anonimowa, ale którą już mogliście słyszeć w poprzednim filmie o tajemnicy Mszy Świętej i dzisiaj się odważy powiedzieć troszeczkę więcej w swoim życiu. A teraz zobaczmy tylko intro. Witaj, witaj. Jesteś. Witam, witam serdecznie, witam. Cześć, tylko mów może troszkę głośniej, bo tutaj, żeby dobrze to się nagrywało. Chciałbym, żebyś opowiedziała parę zdań o swoim życiu, ponieważ no, my się troszeczkę więcej znamy, ale żeby też widzowie ciebie poznali. Masz różne właśnie takie duchowe, mistyczne objawienia, masz spotkania z Panem Jezusem. Ale nie było tak na początku. Jak to było na początku u ciebie z wiarą? Powiedz. No powiem, że tak do 20 roku życia to tak chodziłam do kościoła, modliłam się, ale potem przestałam. Potem zobaczyłam, że Boga jakoś nie widać, że życie to jest... rządzą takie prawa, kto jest silniejszy, kto jest sprytniejszy, ten wygrywa, nie tak jak uczy Jezus, że trzeba, prawda, no, ustępować, iść za głosem serca, a to jednak takie prawa dżungli. No i przestałam chodzić do kościoła trochę na złość Jezusowi, żeby po prostu, no, pokazać mu taki bunt swój. No i potem, mając 20 parę lat, to tak trochę zaczęłam właśnie pić alkohol, pić piwo. Na początku to po prostu, to tak po pracy, prawda, to się tak wypijało. Przez kilka lat to nie było jakiegoś, nie czuło się nałogu, ale po 10 latach to już czułam, że po prostu nie mogę tego przestać, dnia bez piwa przejść. Próbowałam, prawda, tam czasami się zdarzało, że nie wypiłam tego piwa, albo jedno piwo, to też wydawało mi się, że to mało. Chciałam zupełnie przestać i już nie widziałam rozwiązania. I tak sobie myślałam, przecież jest Jezus. Jezus kiedyś uzdrawiał, tak jak się kiedyś uczyłam, że przychodził, uwalniał ludzi. I tak mi chodziła ta myśl, że tylko Jezus może mnie od tego uwolnić. I tak właśnie jednego dnia, tak już właśnie myślę, zawołam do Niego. Może nie odpowie. Może to będzie tak jak zwykle, nie odpowiada. I tak właśnie zawołam do Niego. Jezu, jeżeli Ty naprawdę... Tak właśnie zawołam. Jeżeli Ty naprawdę kiedyś uwalniałeś ludzi, uzdrawiałeś, to mnie też uzdrów, ulecz. I to tak z serca głęboko wypłynęło. Nie tak, prawda? Albo powiedziałam, albo po prostu już nie chcę naprawdę cię po prostu znać, zapomnieć. I wtedy pojawiła się jego postać, taki cień wysoki. I czułam właśnie, że to jest Jezus. I tak się ucieszyłam, że jest jednak, że jest obok. I teraz tak właśnie przy nim myślę, teraz go będę prosić, teraz mnie wysłucha, jak już go widzę, no realnie. No i zaczęłam mówić, Jezu, pomóż, uratuj mnie, tylko Ty jesteś, tylko Tobie moja nadzieja, uratuj. A on stał i patrzył, i tak się przyglądał, i tak myślał, i tak się zastanawiał. A ja dalej mówię, Jezu, uratuj, proszę, uratuj, tylko Ty możesz wszystko. I tak on spatrzył, widziałam, że jest życzliwy, że jest przychylny, ale nic nie robił. I ja tak myślę, no chyba mi nie pomoże. I tak, no myślę, chyba straciłam szansę. A on tak spojrzał i kiwnął głową. I wtedy właśnie taką poczułam energię w sobie, taki pokój, że po prostu tak jakby to wszystko ode mnie odeszło i przestałam po prostu od tego dnia po prostu pić zupełnie, z dnia na dzień. Po prostu to było takie,
No cudowne takie uzdrowienie, że nawet, prawda, przychodziłam gdzieś koło sklepu, tu piwo piją, tu gdzieś się idzie, prawda, ludzie coś rozmawiają w pracy, że pójdą na piwo, a mnie to w ogóle, prawda, już nie, ani nie ziębiło, ani nie grzało, czy ktoś wypije piwo, czy nie wypije. Dla mnie to było takie obojętne zupełnie, właśnie takie cudowne, że mogę siedzieć wśród alkoholu, a nawet łyczka nie spróbować, nie chcieć. Mhm. Pięknie, czy takie no całkowite uzdrowienie, brak chęci do... Tak, całkowite, taka wolność całkowita, że ja nie muszę. Mhm. A powiedz nam, mów, dobra. No i właśnie tak do Jezusa, wtedy jeszcze tak mówię, właśnie jak go prosiłam, uratuj mnie, i tak mówię, Jezu, ja nie chodzę do kościoła, ja po prostu trochę się boję tego kościoła, bo tam tak właśnie takie duże wymagania, ten dekalog i tak dużo się mówi, żeby cierpieć. I mówię, bo to tak niszczy człowieka całe cierpienie. Mówię, boję się, ale mówię, chcę Cię poznać. Jeżeli Cię poznam, jeżeli Ty jesteś właśnie moim Zbawicielem, to ja zacznę chodzić do kościoła i będę po prostu się modlić, będę tak jak Ty chcesz. No. I wtedy jeszcze, prawda, no nie zaczęłam chodzić, nie chodziłam do kościoła, ale już, prawda, miałam takie inne nastawienie właśnie do życia, takie bardziej optymistyczne, takie wolne. No i po kilku latach tak już postanowiłam, że zacznę chodzić do kościoła, już oddam życie Jezusowi. I zaczęłam właśnie oglądać filmy w internecie i to właśnie się okazało, że jest dużo filmów, że dużo rzeczy do poczytania na temat Boga. I oddałam mu życie. Mhm. Oddałaś mu życie, tak jak to zrobiłaś, powiedz? Tak, żeby powiedzieć, jak to mogą nasi widzowie zrobić. No, to jest właśnie, tak jak oglądałam w internecie świadectwa osób, że one właśnie oddały życie Jezusowi. To było właśnie, że wróciły do Boga całkiem. To ja tak samo powiedziałam, Boże, oddaję Ci swoje życie, chcę, żebyś był moim Panem, moim Zbawicielem, chcę Cię każdego dnia poznawać. O tak, takie proste słowa. I po prostu zaczęłam czytać dużo. Zaczęłam po prostu żyć tą religią, wiarą, właśnie, tak. Kościołem. Mhm. No i powiedz właśnie, pamiętam, powiedziałaś mi, że w 2016 roku chciałaś doświadczyć, tak, zobaczyć Pana Jezusa. I jak to było, powiedz? To było tak, że najpierw kilka miesięcy wcześniej to tak chciałam właśnie zobaczyć Jezusa, żeby już jeszcze, bo wtedy mnie uzdrowił, ale to nie było takie właśnie, że ja go tak widziałam całkowicie, tylko taki właśnie cień, ja widziałam, że to on, ale chciałam jeszcze go poznać lepiej i właśnie chciałam zobaczyć go i tak właśnie któregoś razu tak myślę, chyba Jezusa nie zobaczę i tak mówię do niego, że albo, prawda, albo zabierzesz mi to myślenie takie, albo po prostu pokażesz mi się. I wtedy nagle te myślenie znikło. Po prostu poczułam też taki właśnie pokój, taką wolność, że te myśli po prostu ustąpiły. Taki właśnie umysł, taki, że ja prowadzę swoje myśli, że nie myśli mną kierują, tylko ja kieruję myślami. No, ale potem, i właśnie przez kilka miesięcy w ogóle nie miałam takiej myśli, żeby zobaczyć Jezusa. I w którejś soboty tam akurat w domu byłam sama i tak czytałam książkę właśnie tam jakiejś właśnie polskiej zakonnicy, tam takiej mało znanej, właśnie takie różne, ona opisywała właśnie wydarzenia, jak Jezus przychodził do mnie, co mówił. No i czytam książkę, tak patrzę w tą książkę zaczytana i tak nagle z tyłu, chociaż tak jakby oczy naokoło głowy, z tyłu, widzę, że ktoś idzie. Ja tak sobie myślę, przecież tu nikogo nie ma, nawet nie spojrzałam do tyłu, tylko widzę, że ktoś podchodzi. Ktoś podchodzi do mojego ucha, tak nachyla się nad moim uchem, kobieta, i mówi, zaraz tu przyjdzie Jezus. Ja wtedy tak tu książkę tak od razu położyłam i tak już zaczęłam się cieszyć, bo już tak widziałam i tak spojrzałam właśnie za tą osobą. A poczekaj, tak, ale jak zobaczyłaś tą kobietę? Jak wyglądała ta kobieta? Też nam opisz jeszcze. To było tak bardzo, znaczy nie tak jak widzi się u nas, tylko taki duchowy cień jakby. I miała taką właśnie aż do ziemi, to co na głowie ma się, to aż do ziemi był taki długi płaszcz. Aha, okej.
Ja tak się za nią odwróciłam i ona tak odeszła, tak tanecznym, takim krokiem wystała taka uśmiechnięta. Tak. No i ja tak usiadłam wtedy i tak już widziałam, że zaraz Jezus tu przyjdzie i tak właśnie tak spoglądałam na te drzwi, myślę, że zaraz tutaj może, nie wiem, zapuka. I tak siedziałam i nagle taki rząd istot się pojawił. I te istoty zaczęły wołać: Jezus, Jezus, słodki Jezus, słodki Jezus, jaki słodki jest nasz Jezus. I ja tak patrzę na nich i oni tak ciągle wołają, to przez kilka minut trwało. I ja pytam się, jaki słodki jest Jezus. A oni tak się zatrzymali i tak, to trzeba zobaczyć, to się nie da opisać. My przebywamy z Nim dzień i noc, jesteśmy z Nim cały czas, widzimy Go cały czas, my Go cały czas wielbimy, tak powiedzieli. I tak ciągle wołali, słodki Jezus, 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 tak z takim naprawdę uwielbieniem wielkim. I potem ja tak spojrzałam w niebo i tak sobie pomyślałam, gdzie jest Bóg Ojciec, tak sobie pomyślałam. I nagle nad czołem, prawie że dotykał mnie, taką obecność poczułam Boga Ojca. Taki właśnie bliskość, taką więź. I on mówi, ja jestem tutaj. A ja tak się zdziwiłam i mówię, przecież ja cię tyle razy wołałam, modliłam się. A on mówi, ja zawsze jestem tutaj, jak ktoś mnie szczerze woła, ja zawsze jestem tutaj. Zawsze jest No przy i tak. nas, tak? Jak się go woła, to zawsze jest przy nas. Tak. Piękne. I to blisko nad czołem błogosławi nam. Spogląda na nas z czułością, miłością. Znaczy w naszych tych trudach dopuszcza może właśnie te trudy, nie to, że prawda, przechodzimy te różne trudy, ale patrzy na nas naprawdę. Chciałby, żebyśmy to wszystko, prawda, pamiętali o nim. I znikło, i znikł. I potem takie z nieba takie promienie wyszły. Właśnie tak się zdziwiłam, że aż tak z wysoka, z nieba do mnie, do mieszkania promienie są. I one tak migotały, tak się świeciły, tak jakby błyszczały, tak jak się błyszczą takie klejnoty jakieś, prawda, brylanty, takie świecące. Ja tak myślę, jejka, co jest? Czy ja po prostu mam jakieś tego, czy mi się wydaje? Ale nie, promienie widzę. I tak patrzę na tych promieniach, widzę taką postać w trójkącie. I to znaczy, najpierw zobaczyłam ten trójkąt i myślę, co to? I patrzę, postać w środku, biała taka właśnie starszy taki człowiek, długie włosy białe, taka twarz bardzo gładka. Ja myślę, kto to? Nie, tego, nie spodziewałam się. A on mówi, ja jestem Bóg Wszechmogący. Pan nieba i ziemi, to ja cię stworzyłem, jesteś moim ukochanym dzieckiem. Ja od razu wiedziałam, że to już Bóg Ojciec, i tak w ogóle się zdziwiłam, że ja go w ogóle widzę, bo wcześniej właśnie tą obecność czułam, ale zdziwiłam się, że w ogóle go widzę jako człowieka, taki wygląd, prawda? I tak właśnie patrzę na niego i tak myślę. Bo ja tak zawsze tak myślałam, jak ja bym tak spotkała jeszcze Jezusa, to bym chciała się dowiedzieć, dlaczego on takie rzeczy różne dopuszcza. I tak do Boga Ojca, czemu dopuszczasz takie rzeczy w moim życiu? A on zaczął mi wyjaśniać, tak mówić, tak naprawdę, tak jak no Jezus, tak jak wy Manoes, tak jak wy Maus, Emaus, tak? Drodze w do drodze Emaus. do. Zaczął wyjaśniać te wszystkie pisma. On tak mi tak właśnie, tak naprawdę. Tak kilka zdań mówi, a ja tak się wpatruję w niego i tak, że ja nic nie słyszę. On stoi obok, a tak jakby, prawda, niemy kino, ja nic nie słyszę. Ja tak mówię, ja nic nie słyszę, ojcze, ja nic nie słyszę. Ja do niego, ojcze, bo on taki bardzo bliski, taki jest w bezpośrednim kontakcie. I mówię, ojcze, ja cię nie słyszę. A on mówi, i tak tego nie zrozumiesz. Zrozumiesz to kiedyś. Kiedyś ci wszystko wyjaśnię, wszystkiego się dowiesz. I znikł. I wtedy te promienie znikły, i wtedy patrzę, taka kobieta stoi, taka właśnie modli się. Ręce ma takie złożone, modli się tak pokornie. I to właśnie
była Maryja, tak myślę, bo to tylko cień widziałam, nie widziałam jej postaci, tak zupełnie, tylko że właśnie też miała taki właśnie płaszcz, takie długie ubranie, chustę na głowie, modliła się, a przy niej dwóch takich potężnych aniołów, te ich właśnie widziałam bardzo dobrze, te twarze, takie włosy mieli takie kręcone, taki strój takiego, jak takiego żołnierza rzymskiego mieli. I oni właśnie tak jakby starczą z takim mieczem, tacy, ja tak na nich patrzę i tak się pytam, kim jesteście? Tak mi się po prostu spodobały te twarze. A oni mówią, to nasza pani, bronimy jej dzień i noc, nic, nikt nie może zrobić jej krzywdy. Pięknie. I to znikło. Znaczy i potem przybył taki anioł, taki jakiś właśnie przyleciał. Widziałam, że on, ja go też dobrze nie widziałam, tylko że był tak jakby po wojskowemu ubrany, taki długi płaszcz. I on tak stanął przed Maryją i tak jakby się pokłonił właśnie przed nią, tak złożył taki pokłon. I tak mówi, czy to prawda, że nasz wielki Bóg, nasz Pan ma zejść na tę ziemię? I tak mówi takim wstrętem, z takim spojrzał obrzydzeniem, gdzie jest po prostu odrzucany, gdzie jest niekochany, gdzie jest wyśmiewany, gdzie ludzie po prostu no, wyrzekają się jego po prostu całkowicie. No tak powiedział, no ty ziemię. A Maryja tak mówi do niego, no dobrze, uspokój się, bo ona nas widzi. Tak pokazała na mnie, co nie? A on do niej mówi, a on tak do niej z taką konsternacją, przecież jesteśmy niewidzialni. No tak... No taki trochę tak na pewno w tym nie wie, się stało. A ona mówi, ale pan chciał, żeby widziała. Pan chce pokazać. Tak, coś takiego powiedziała. Dokładnie nie słuchnie kojarzy, tylko on sobie tak się pokłonił i tak oczywiście, to pan tak chce, to oczywiście tak będzie. I tak wtedy Maryja coś mu zaczęła mówić. Tak mówiła kilka zdań. Ja nic nie słyszałam. I on wtedy tak na mnie spojrzał. I wtedy zobaczyłam takie oczy ogniste, normalnie ogień, takie przewiercały mnie tak ten wzrok, tak po prostu jak rentgen, taki badacz jakiś taki właśnie. Spojrzał na mnie, to od razu tak jakby wszystko, prawda, wiedział. Wszystko chciał, miał wiedzieć. I zaczął tak chodzić właśnie, bo ja siedziałam na balkonie, zaczął chodzić po tym balkonie. Tam, gdzie kwiaty, to on tak ochodził, tak opatrzył, a tam, gdzie nic nie było, on wszystko podnosił i zaglądał. Tak jakby otwierał na przykład, albo pod stół patrzył, albo koc podnosił. A ja do niego mówię, tu nic nie ma, tu nic nie ma. I się tak śmiałam. A on tylko tak spojrzał na mnie, on mówi, ja muszę sprawdzić wszystko, coś takiego. A ja mówię, tu nic przecież nie ma. I on tak jakby szukał, prawda, w tym niewidzialnym świecie, czy czegoś nie ma złego, czy coś jakieś nie ma, jakieś zasadzki jakieś. I tak szukał i potem mówi do Maryi, że jest czysto, coś takiego powiedział. I tak spojrzał na mnie i Maryja tak mu dała znak, prawda, coś tak dała znak. I wtedy ci aniołowie, co tak stali, mówili, słodki Jezus. No, oni wtedy tak mnie, prawda, wzięli w koło i oni zaczęli, prawda, pytać, kto to jest? Tak ta zgrzywa taka rozmowa taka. Każdy, ja nie wiem, ja nie znam, ja też nie znam, ja też. I tak zaczęli mi dotykać, sprawdzać, tak życzliwie, z uśmiechem do mnie, prawda, że ja tak jakbym już była wśród nich, tak, że to, prawda, od Boga, od Pana, Pan, prawda, tu przysłał ich do mnie. I prawda, i oni odeszli, to że nie znają, nie wiedzą, kto to jest. I ten anioł właśnie tak do mnie podszedł i tak jakby do serca się wlał. O. I ja tak czuję, że właśnie takie serce mam takie właśnie jakieś takie duże, jak jakbym miała jakieś takie różne pomieszczenia w tym sercu. I on zaczął wszędzie chodzić. I tak właśnie tak słyszałam, tak jakby po jakiejś takiej posadce chodził, w takich złotych butach, tak stukało, tak. Wszędzie chodził, chodził i wyszedł z tego serca i powiedział, może pan przyjść, tak powiedział. I wtedy ci aniołowie, co byli, to padli na twarz
I taka cisza się zrobiła i taki... Ja tak pytam się, co jest, co tak, prawda, się, prawda, tak nagle cicho zrobiło. A, i ten głos, co ja wtedy słyszałam, jak, co powiedział Jezus, to zaraz przyjdzie, to mówi, Jezus tu jest. I ja tak nagle widzę Jezusa. Jezus stoi. Też nie widzę jego twarzy, nie widzę, tylko po prostu widzę, że jest wysoki, że jest szczupły, że ma długie włosy, że ma tutaj ubranie jasne tylko i taki pas ma, prawda? Pas na... Jakiego koloru ten pas? Nie, on cały jasny był. Mhm. Cały jasny. I tak próbuję się przyjrzeć jego twarzy, ale nic nie mogę zobaczyć, chociaż stoi tak bardzo blisko, 2,5 metra. I tak spogląda na mnie, patrzy się i tak ja właśnie tak czekam, czy Jezus coś powie, a i wtedy właśnie powiedziałam, wierzę, że jesteś Bogiem. I wtedy z jego serca zaczęły takie wody wypływać, takie strumienie i wody. Ja aż się tak wystraszyłam, bo strasznie dużo wody jakoś tak nagle się zrobiło. I zawołałam, że dużo wody i ta woda znikła. A poczekaj, bo ty powiedziałaś, wierzę, że jesteś Bogiem, ale on jeszcze wcześniej mówił, no i wtedy z serca zaczęły te wody płynąć. Właśnie tak nie ale wiem, dlaczego. Ale mówiłaś, że pytał się jeszcze tak wolno, czy chcesz, a to potem będzie, tak? Dobra. Mhm. Czyli te wody wypłynęły, a zobaczmy tutaj obraz Jezu, ufam Tobie, Faustyny. To też przecież mamy strumienie łaski z serca Jezusa i wody żywe. Ewangelia Jana, 7 rozdział, że z jego wnętrza popłyną wody żywe, a mówił to o Duchu, który miał być posłany, tak? Mówi Słowo Boże. Duch Święty, czyli obecność Boża, Bóg prawdziwy, który jest tutaj z nami na ziemi. To jest ta łaska, którą możemy przyjmować, Jego obecność w nas. Tylko jak ta obecność Boża, możemy ją przyjmować, no ale to jest Król. Król królów, Pan panów, tak? No ale to zaraz o tym wszystko powiesz też. Właśnie, bo powiedziałaś jeszcze, jak on ci się przedstawił, a tutaj nie powiedziałaś na świadectwie, jak ci się przedstawił Jezus. Kim on jest? Znaczy, bo tutaj jeszcze potem tak jakby on tak stał i tak przypatrywał się, że tak, nie tak ja myślałam, że ja po prostu mu zadam pytania, zapytam się, co nie czeka, co było. A on tak właśnie, że to będę się dowiadywać. Jeżeli będę przy nim, to on będzie mnie prowadził. Że to jest życie do tego, żeby poznawać Jego, żeby być, szukać Jego, żeby trwać w Nim, że On nie powie, bo to jest życie moje. I właśnie tak jakbym zobaczyła wtedy takie wysokie góry, takie duchowe. I to były takie, patrzę, takie góry, ale to były góry właśnie takich różnych diamentów, brylantów, one tak błyszczały, świeciły. Tak. I właśnie on, bo to było jeszcze w myślach, on nie mówił do mnie słowami, tylko mówił, że mam dużo łask dla ludzi, żeby mnie poznali, żeby trwali przy mnie, że to całe góry, diamenty, te wszystkie właśnie te sakramenty, modlitwy wypowiadane właśnie z ufnością, z wiarą, że nie, my sami siebie nie będziemy, prawda, mogli być, wypełniać te prawa, przykazania, sami siebie nie potrafimy, tylko z jego pomocą. Z Jego siłą, tak. Duch Święty daje nam tą siłę, dokładnie. Tak mówi Słowo Boże. Tak, że On ma mnóstwo łaski, żebyśmy... On nam daje moc, prawda, do pokonania grzechu, moc właśnie. No. Nie liczyli na siebie, liczyli na Jego pomoc. Gdy upadamy, żebyśmy wcale przychodzili, jeżeli chcemy być z Nim, to On nie ma po prostu nam za złe jakiegoś grzechu. Jeżeli chcemy być z Nim, to On to wszystko zamieni, wyczyści, przemieni. Tu nie ma znaczenia grzech, tylko właśnie, czy my chcemy w ogóle być z Nim, czy On jest, czy Go przyjmiemy, czy chcemy, żeby był naszym Panem. I potem właśnie tak stałam przy Nim, właśnie taki majestat wielki, ogromny, czy On naprawdę taki majestat, że to całe niebo jest, prawda, pod Jego stopami, że On jest Panem całego nieba, że no, na małym paluszkiem by ruszył i cała ziemia by przemienił w sekundę. Że ta ziemia to jest po prostu na jego dłoni, że cała ziemia na jego dłoni to jest nie tak, że ludzie myślą, że ziemia to tylko ich. Że to jest Boga ziemia. I
właśnie tak przy nim właśnie stałam. I tak właśnie nie czułam takiej miłości, takiej wielkiej, ogromnej, bo tak tylko ten majestat, taka jego wielka chwała, bo tak może jeszcze tak się czuło właśnie, że Bóg to tak jednak karzący jest taki, prawda, że tyle jednak dopuszcza takich różnych konsekwencji grzechów, że są właśnie dużo grzechów, a potem, prawda, co do czego to cierpią ludzie, prawda, którzy tam, no nie wiem, czy w wojnach to cierpią zwykli ludzie, że w domu powiedzmy jest, no źle się dzieje, to też te dzieci cierpią niewinnie, czy coś takiego. I nie czułam tej właśnie więzi, tak jakbym po prostu nie ufała Bogu jeszcze, że On jest Czyli dobry, że to świat. jest zło, które nas oddziela właśnie od Boga i nie daje, tak jak powiedziałaś, doświadczenia Jego miłości, Jego bliskości. A co ciekawe, Słowo Boże, nauka Kościoła mówi jasno, że Bóg kocha nas cały czas. Nieskończenie, miłością przedwieczną, od zawsze, na zawsze i niezmiennie. Czyli nie ma znaczenia, czy jesteś w głębokich grzechach, czy jesteś teraz i wychwalasz Pana z rękami wyciągniętymi do góry, to On Cię nie kocha bardziej, kiedy Go wychwalasz. On Cię nie kocha bardziej, kiedy jesteś na Eucharystii. On Cię kocha tak samo ciągle, niezmiennie. To tylko Ty możesz to przyjmować właśnie przez otwarcie się swojego serca i możesz przyjmować tą miłość i wtedy możesz jej doświadczać. No, mów właśnie dalej. I właśnie tak pytam się, Panie, jaka jest Twoja miłość? Wtedy, gdy patrzę, tak z jego serca wychodzi taka cienka linia czerwona. Tak się zdziwiłam, co to za linia, ale co potem już wiedziałam, że to promień właśnie do mojego serca. I właśnie tak wtedy tą miłość poczułam jego. I naprawdę, taka po prostu, tak człowiek wtedy po prostu jakby był w niebie. Tak wszystko podoba. Świat w ogóle nie widzi jakiegoś grzechu, bo to wszystko przez miłość Bożą, to wszystko jest takie słabe, te złoto po prostu jest, dla Boga to jest, no, w ogóle to zło nie jest takie widoczne, jak my to tylko te złotek, prawda, zauważamy, nie widzimy tego Bożej miłości. To naprawdę taki pokój się czuje, taką miłość ogromną do wszystkiego. Wszystko jest po prostu tak jak przez różowe okulary, tak jakby się świat był, wyglądał przepiękny. A właśnie ciekawie Nie ma. powiedziałaś, że ta linia była czerwona i zobaczmy, ja wierzę, że to też symbolizuje jego krew, a jego krew przelana na krzyżu to jest wyraz jego największej miłości. Kiedy patrzymy na Boga, na Jezusa i mówimy, gdzie jest Twoja miłość, to właśnie popatrzmy się na krzyż. Jezus mówi, że nie ma większej miłości niż oddanie swojego życia za przyjaciela. I w zasadzie możemy utożsamiać słowo krzyż z jego łaską, z jego miłością, z jego oddaniem się bezinteresownym, bezwzględnym do końca, w pełni dla Ciebie, dlatego żebyś Ty żył wiecznie i w obfitości tu na ziemi. Wiecznie w obfitości i już tą obfitość możesz przyjmować na ziemi. Obfitość duchową, ale też obfitość dookoła, przyjaźni, dobra od innych, też obfitość, jak Bóg da, oczywiście materialną, ale ta miłość to jest krzyż. To jest krzyż i tam jest ta Jego łaska, która spływa dla nas. Także jeżeli mówimy, że chcemy doświadczyć miłości Boga, weź sobie dzisiaj Księgę Izajasza, 53 rozdział, przeczytaj. Przeczytaj, co zrobił dla ciebie Jezus. Mów dalej, dobra? I właśnie taką miłość właśnie poczułam i tak właśnie mówię do Jezusa, że chciałabym, żeby tak zawsze było. A On powiedział, że czy chcesz ze mną iść teraz? Ja mówię, no nie, nie, bo tutaj mam rodzinę. I On właśnie powiedział, że to na tamtym świecie to jesteśmy cały czas razem, już w takim, już naprawdę wiecznym szczęściu. Aha, jeszcze jak poczułam tą miłość, to nagle poczułam taki smutek ogromny. I tak myślę sobie, Boże, przecież ja nigdy nie podziękuję Ci za tak wielkie dary, za tą Twoją miłość, tak? Mówię, choćbym całą wieczność dziękowała, to dalej wiem, że nie powiedziałam dziękuję. I tak spojrzałam na Niego z takim żalem, że nigdy nie podziękuję Mu za tą Jego miłość, za Jego obecność.
A on wtedy tak spojrzał na mnie i powiedział, już mi podziękowałaś? I wtedy od razu momentalnie znowu odszedł ten smutek. I potem Jezus tak właśnie na mnie patrzył i tak właśnie wolno pytał, taki głos właśnie miał, tak jakby z grobu, z tamtego świata, taki z takim echem. Czy chcesz mnie przyjąć? Tak długo to tak rozbrzmiewało. Ja tak wtedy powiedziałam, tak, oczywiście. I tak Jezus tak właśnie kiwnął głową, że on, prawda, to zaakceptuje, że on teraz będzie mógł wkraczać do mojego życia, prawda, że jakieś tam rzeczy, które, prawda, będą mnie nawet od niego odgradzać. To on wtedy będzie mógł, prawda, wpływać na tą moją wolę, żebym ja nie odeszła. Że on wtedy ma takie większe działania, że może po prostu, jeżeli ja mu swoje życie oddaję, to on wtedy może ingerować, tak jak pan na przykład swojego niewolnika, to prawda, ma do niego prawa takie, prawda? Ma do niego prawa i ten niewolnik, prawda, już nie ma swojej takiej decyzji, że może wybrać to, a pan chce to i będzie, i właśnie on może mnie właśnie przez to, no będzie po prostu te wszystkie jakieś odejścia, będzie mógł po prostu moją wolę tak jakby odbierać, żebym coś zrobiła, prawda, przeciw. I No, tak. powiedziałaś to ładnie mi wcześniej, że nawet jak właśnie się upadnie, czy gdzieś się zgrzeszy, to przez tą decyzję, że chcemy iść za nim, on ma tak jakby prawo ciągle i siłę, i moc nas podnosić i być znowu przy nas. Tak, w taki sposób Tak, mniej tak. więcej to powiedziałaś, że przez to, że mu się oddamy, powierzymy swoje życie tak szczerze i z serca. Tak, on właśnie, no i tak właśnie Jezus będzie nas podnosił, żebyśmy nie bali się, że coś upadnie, bo on, jeżeli my chcemy być przy nim, on patrzy właśnie na nasze serce, czy my jesteśmy mu wierni, oddani, czy szczerze chcemy być przy nim, a nie tylko właśnie być przy nim, bo mamy jakieś tego, prawda, rzeczy dobre, że, prawda, możemy tak jakby, no nie wiem, tak jak się ma kolegę bogatego, że się jest dobrym kolegą dla pieniędzy, czy nie dla jego właśnie zasług, że jest królem, tylko żeby być tak jako naszym przyjacielem. Przyjacielem, tak. Bezinteresownie, czyli on, Tak. jego miłość, zobaczcie, jego miłość jest tak wielka, że pokonała właśnie grzech. Pokonała to, co nas rozłącza, ten grzech pierworodny, który nas rozłącza, który ostatecznie na końcu świata będzie zdarty. Śmierć pokonał, która też na końcu świata będzie rozdarta. Już nie będzie miała nad nami żadnej władzy. Wszystko pokonał, tak jak mówiłaś, że jest majestat Jego, Jego chwała, Jego potęga, że jest królem królów, a Tak. zostawił, że tak powiem, nas w tej cudzysłowie klatce. Takiej, że nie możemy go doświadczać tak na co dzień, po to, żebyśmy go w wolności dobrowolnie wybrali, dobrowolnie, żebyśmy za nim poszli i żebyśmy odpowiedzieli na miłość, jego miłość, żebyśmy my odpowiedzieli naszą decyzją serca, decyzją, to jest nasza wiara właśnie, wiara jest decyzją, a później potwierdzali tą wiarę, wiarę potwierdzamy przez miłość, znowu mój Słowo Boże, list do Galatów. Więc potwierdzamy wiarę przez miłość, przez uczynki, przez dobro, które dajemy, prawda, innym. I to jest ta odpowiedź, którą mamy dać. Znowu bezinteresowną miłość, taką miłość, która nie szuka nagrody, wynagrodzenia, tylko po prostu daje, bo dostałem za darmo od Boga tyle, to ja też w dziękczynieniu mu daję. A jeszcze właśnie jak tę miłość czułam, to tak właśnie właśnie taką wielką miłość, taką chęć właśnie, żeby innym dawać, bo tej miłości jest bardzo dużo. I tak mówię, i tak Pan Jezus wtedy powiedział, moja miłość jest do rozdawania, bierz ile chcesz i rozdawaj, rozdawaj dużo, bo mówi, ale to też właśnie trzeba czuć tą miłość, bo mówi, bo im więcej dajesz mojej miłości, tym więcej dostajesz, a jak ktoś tak, prawda, chce tylko sobie zatrzymać, nie tak, no czy no już jak jest taki bardzo egoistyczny. Mówi, to on po prostu patrzy, upomina, on przypomina, że tak nie trzeba, żeby to inni też potrzebują miłości.
On upomina i mówi, czeka, czeka, i potem w końcu odchodzi. I mówi tak, że tak, tak wiele moich dzieci cierpi, tak wiele dzieci moich potrzebuje mojej miłości, nie chcą mojej miłości. No właśnie. Bo to też tak, że ludzie żyją w trudnych warunkach, no, powinni jednak oddać mu życie, żeby to nie było takie tylko, prawda, na 50%. Tak, no, starać się, przynajmniej zawołać do niego, chcecie poznać, chcecie zobaczyć, chcę być z tobą. No i powiedz, jak ta wizja się zakończyła? Jak to, bo to już dochodzimy chyba do końca tej wizji powoli. I wtedy Pan Jezus mówił, że musi już odejść. Ja powiedziałam, to mówię, że szkoda, szkoda. I Pan Jezus mówi, żebym po prostu pamiętała zawsze o nim, i tak stał, jeszcze patrzył, patrzył, i potem tak właśnie znikł nagle. Tak jakby w miejscu, prawda, znikł, tak. Wszystko znikło. Dziękuję Ci bardzo za to świadectwo, bo buduje moją wiarę. Wierzę, że buduje też Waszą wiarę to świadectwo. A myślę, że teraz jest taki czas, jak nie wiem, jakim jesteś etapie duchowym, kochany widzu, widzko, który to oglądasz. Ale jakim byśmy nie byli etapie, zawsze, zawsze warto jeszcze raz się zawierzyć Panu Bogu, jeszcze raz mu wszystko oddać. Teraz zróbmy to po prostu, zróbmy to. Tato Niebieski, ja pragnę Ci się zawierzyć, moje życie. Dziękuję Ci za krew Jezusa, za Jego ofiarę na krzyżu, za Jego śmierć, za Jego zapłatę za moje wszystkie grzechy. I przyjmuję owoce Jego męki w moim życiu. Przyjmuję teraz do mojego serca, do mojego ciała, do mojej duszy wszystkie Jego owoce. Boże, wypełnij mnie teraz strumieniami Twojej łaski. Wypełnij mnie tym światłem, tak jak wypełniłeś tą osobę, która opowija działa dzisiaj o Twoim doświadczeniu. Wypełnij mnie, Panie, od stóp do głów Twoim Duchem Świętym, bo chcę już podążać za Tobą. Chcę się odwrócić od grzechu. Chcę, żeby grzech nade mną nie panował. Od wszystkich dzieł ciemności, Panie, teraz się chcę odwrócić i wyrzekam się ich. Ja chcę patrzeć się tylko na Ciebie, zwrócić moje serce ku światłu, ku pełnej Twojej miłości, abym właśnie miał siłę i Twoją moc, abym miał siłę do dawania miłości, do dawania dobra innym przez Ciebie, w Twoim imieniu i dla Ciebie. I już Ci, Panie, dziękuję za to, że stajesz się Panem mojej przeszłości, całej tej mojej brudnej przeszłości. Dziękuję Ci, Panie, bo też Ci ustanawiam Panem mojej przyszłości, tej na ziemi i tej wiecznej. Boże, niech ten dzień, kiedy się spotkamy, ten najważniejszy dzień w naszym życiu, ten dzień, chwila naszej śmierci, kiedy staniemy przed Twoim tronem, niech Twoja łaska, Panie, się wyleje wtedy. Niech wtedy przypomnij nam ten dzień dzisiaj, tą chwilę, kiedy Ci się zawierzyliśmy, kiedy wierzę, że w sercem pełnym Ci oddaliśmy nasze życie. I dla zasług właśnie Twojego krzyża zbaw nas, Panie. Zbaw nas, Panie, nie patrząc na nasze grzechy, bo za nie zapłaciłeś. I dziękuję Ci za wszystko już teraz, dobry Boże. Dziękuję Ci, że nas przemieniasz i uzdrawiasz. Ja wierzę też, że dzisiaj Was, kochani, Bóg uzdrawia. Przyjmujcie też łaskę Jego mocy, Jego krwi, Jego miłości. Błogosławię Was teraz, niech Was Duch Święty wypełnia, moc naszego Pana Panów. Duchu Święty, stępuj teraz na Twoje dzieci, jeszcze więcej Twojej lawy światła, lawy miłości. Ja ogłaszam teraz Twoją moc uzdrowienia, moc zerwania z grzechem, moc wyrwania chorób, tych przewlekłych chorób. W imieniu Jezusa niech odchodzą. Wszelkie bóle, wszelkie niezdiagnozowane bóle z niewiadomych przyczyn, bóle jelit, bóle kręgosłupów, kości, stawów, bóle głowy, migreny, wszelkie nowotwory niech znikają, niech tarczyca wraca, niech trzustka wraca do pełnej sprawności, niech krew będzie uzdrawiana. Układ nerwowy niech wraca do pełnej sprawności.
Kualina, sikari ma takira, takira, tar, sija marina, kualina, sija marina, kualina, sija marina, karina, sira marina. Wierzę, że teraz Bóg uzdrawia osobę, stawy w nogach, szczególnie tutaj kostki i stopy. Tutaj bóle odchodzą. Błogosławię Cię, Jezu, błogosławię Cię, Ojcze, sikari marina, sira la sija marina. Wierzę, że też Bóg przywraca płodność teraz. Kira, sia marina, sikarina, sira. Marina, sira, marina, sika. Wierzę też, że szybko choroby nowotworowe w tej chwili muszą się wycofywać szybko. Sira, marina, kwarina, sira, marina. Wątroba będzie uzdrawiana. Kira, sia marina. Kwarina, sia, marina, si. Jakieś złamanie, które jest duży ból, też w sposób nadprzyrodzony wie, że Bóg teraz składa. Kira, sia, marina, kwarina, sia, marina. I kolano, lewe kolano, sia, marina, kwarina, sia, marina. Wierzę też, że to przychodzi Bóg do waszych zranień życiowych, prosi was o przebaczenie tym winowajcom, tym, którzy was skrzywdzili. Sia Marina, Karina, Sia Marina, Karina, Lira, Sia Marina, Kualina, San Karina, błogosławimy Cię, Panie, dziękuję Ci, Ojcze. Jeszcze mam takie słowo odnośnie życia w ogóle. To też mnie tutaj, jak Ty to mówiłaś, i też miałem takie przekonanie, żeby się tym podzielić dzisiaj z wami. Wierzę, że to jest dla kogoś z nas, a pewnie dla każdego z nas, że myślimy często tak, że śmierć to jest strata jakaś, to jest strata. A Słowo Boże mówi, śmierć to jest zysk, umrzeć to jest zysk. Święty Paweł mówi, że dla niego umrzeć to jest zysk. Także przestań się dzisiaj bać śmierci. Wierzę, że Bóg przychodzi właśnie z uzdrowieniem tego lęku. Dziękuję bardzo za Twoje Dziękuję. świadectwo. Dziękuję Bogu, że mogliśmy to nagrać. Dziękuję za te łaski, które wylewać będzie przez ten film. Udostępniajcie, pokazujcie go dalej swoim znajomym, przyjaciołom. To też jest ewangelizacja, to też jest głoszenie Królestwa Bożego. To też jest, możecie się przyczyniać, chociażby przez udostępnienie tego filmu. Nie wstydźcie się. Tak jak czujecie w sercu, komu macie pokazać. Wierzę, że Duch Święty wam mówi, kto ma to zobaczyć, to pokażcie mu ten film, podeślijcie linka. Szczególnie, że to jest osoba nawet niewierząca zupełnie, albo gdzieś pogubiona w wierze, prawda? Także nie bójcie się i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmach. A szykuje się kilka ciekawych osób, które chcą powiedzieć swoje świadectwo i ciekawych tematów. I wierzę, że będziemy teraz cyklicznie, raz w tygodniu, co najmniej się spotykać. Z Panem Pozdrawiam Bogiem. wszystkich z Panem Bogiem, z Panem Bogiem. Święta Maryjo, Matko Kościoła, módl się Módl za się nami. za nas. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen.